Witam wszystkich Państwa w imieniu dostojnego jubilanta, chóru katedralnego Rutnia i w imieniu gospodarza tej świątyni, księdza kanonika Jana Gajka. Z ogromną przyjemnością witam wszystkich Państwa na 115 urodzinach chóru Rutnia. Jestem zaszczycona, że dzisiejszego wieczoru mogę towarzyszyć chórowi i Państwu w tym wyjątkowym miejscu, od którego zaczęła się historia zespołu. Witam wszystkich gości, ekscelencję księdza biskupa Grzegorza Kaszaka, wszystkich księży. Witam. Bardzo serdecznie witam Pana Mateusza Czochenka, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Witam bardzo serdecznie wszystkich zaproszonych gości. Witam byłych chórzystów i dyrygentów. To ogromna przyjemność zobaczyć Państwa dzisiaj. Witam naszych bliskich i wiernych słuchaczy Rutni. Szanowni Państwo, a teraz zabiorę Was w krótką podróż w przeszłość. Rok 1904. Polska od 109 lat nie istnieje na mapie Europy. Jest rozdarta pomiędzy trzech zaborców. Pokaleczona po zrywach powstańczych, obdzierana z nadziei na wolność. Sosnowiec. Miasto graniczne w Zaborze Rosyjskim. Z mnóstwem kominów, hut i kopalń. Brudny, szary, zadymiony, z ludnością przeważnie robotniczą, niewykształconą, z dużą ilością analfabetów i ludzi bardzo biednych. Ale Sosnowiec to również miasto z teatrem, z kościołami różnych wyznań i znowu wybudowaną w centrum miasta okazałą świątynią w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w której niedokończona jeszcze przez malarzy Włodzimierza Detmajera i Kazimierza Ziębo polichromię daje nadzieję, budzi wspomnienia o suwerenności i dumie, wręcz zmusza do marzeń o niepodległości. I oni, budowniczy tej świątyni, pierwszy proboszcz parafii, ksiądz Roch Milbert i pierwszy organista, Antoni Lewandowski. I oni, kuszyści, ludzie z potrzebą wspólnego śpiewu na chwałę Bożą. Z potrzebą zrobienia dla siebie tego kościoła i tego miasta czegoś ważnego. Jesteśmy im dzisiaj wdzięczni za to, że nie siedzieli tylko w zaciszu domowego ogniska. Za to, że nie trudnili się tylko pracą zarobkową, ale za to, że chcieli podzielić się z mieszkańcami swoim talentem, kulturą osobistą, obyciem, wykształceniem, umiłowaniem muzyki, swoją wiarą. I z potrzeby serca założyli wspólnotę śpiewaczą. I tak, proszę Państwa, jest z kolejnymi pokoleniami chórzystów i pracujących z zespołem chórmistrzów. Nie da się streścić 115 lat nierozerwalnego związku tego zespołu z tym kościołem i z Sosnowcem. Nie da się opowiedzieć losów chórzystów do końca zaborów, podczas dwóch wojen światowych, podczas dwudziestolecia międzywojennego, w czasach komunizmu i w wolnej Polsce.
Ale da się z całą pewnością powiedzieć, że to piękna historia, bo wyśpiewana przez ten chór, bo stworzona z pracy i pasji do muzyki, na chwałę Bożą. Chórzyści wiedzą, jak mozolna bywa praca nad repertuarem, ile od każdego wymaga czasu i wysiłku. Wiedzą, że to wspólne opracowanie utworów, a potem zaśpiewanie go, aby podnieść godność i nadać ją świętym obrzędom na uświęcenie i na chwałę Boga i uświęcenie wiernych. Wspominamy dzisiaj wszystkich dyrygentów: Antoniego Lewandowskiego, Wincentego Kiełba, Ignacego Wilczyńskiego, Tadeusza Pamułę, Wacława Golonkę, Dominikę Kawiorsunkowa i kłaniamy się pięknie obecnemu Ryszardowi Młyńczykowi. Wspominamy dziś wszystkich chórzystów, tych, którzy na przestrzeni lat tworzyli ten zespół, oddali mu swój czas i wysiłek i zrobili coś naprawdę wyjątkowego. Papież Franciszek, zwracając się do chórów, powiedział, że muzyka jest narzędziem jedności, aby skutecznie głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie poprzez piękno, które wciąż fascynuje i pozwala wierzyć, opierając się na miłości Ojca. Szanowni Państwo, do wysłuchania takiej pięknej historii działalności chóru Państwa zapraszam. Usłyszycie w pierwszej części koncertu pieśni Maryjne Będą to Ave Regina Celorum Tadeusza Paciorkiewicza, Zdrowaś Królewno Wyborna Andrzeja Korzewskiego i O Niepokalana Wiktora Pinkawy. Przed Państwem chór Lutnia pod dyrekcją Ryszarda.
Oh,
Chór Ludnia od kilkudziesięciu lat organizuje koncerty patriotyczne i niepodległościowe. W latach 80. śpiewanie pieśni legionowych i innych, które Ludnia ma w swoim katalogu, było wyrazem odwagi, buntu wobec rzeczywistości i potrzebą określenia swojej tożsamości jako Polaka i katolika. Zawsze wykonywaniu tych pieśni i ich słuchaniu towarzyszy wzruszenie, gdyż są one świadkami bolesnej historii naszej ojczyzny. Niech dziś towarzyszy nam również duma z tego, kim jesteśmy. Usłyszycie teraz Państwo Gaudę Mater Polonia Wincentego Skielczy, warszawiankę Karola Grupa.